Jesteś kucharzem i lubisz podróżować, być może nadajesz się na kucharza okrętowego. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Jasińska, jestem kucharzem, trenerem kulinarnym i dzisiaj Ci opowiem, jak zostać kucharzem okrętowym. Generalnie praca kucharza okrętowego jest bardzo ciężka, trwa przeważnie 7 dni w tygodniu razem ze świętami. Jeżeli na okręcie zdarza się zmiennik, no to może uda Ci się, żeby mieć wolne. Natomiast głównym minusem tej pracy jest oczywiście nieczęste bywanie w domu, dlatego że kucharz okrętowy pływa na statkach pasażerskich oraz na przykład na jakichś statkach wycieczkowych. Ważne jest, żeby taki kucharz miał bardzo duże umiejętności i tylko tacy kucharze są zapraszani na rozmowy rekrutacyjne do armatorów podróżniczych. Musi on mieć również taką chęć nieposiadania pary na statku, dlatego że u armatorów jest w ogóle zakaz, żeby kucharz był w związku z kimkolwiek ze statku, więc takie sytuacje są na statkach zabronione. Oczywiście plusem są bardzo wysokie zarobki, ale jakie? O tym opowiem na samym końcu. Najważniejsze jest to, żeby zostać kucharzem okrętowym, trzeba mieć świadectwo kucharza okrętowego. A żeby je dostać, trzeba spełnić szereg takich bardzo ważnych wymagań. Generalnie jednostką, która zarządza tymi wszystkimi dokumentami, których kucharz musi posiadać, to jest Ministerstwo Infrastruktury. I tak jak my, mając auto i chcąc mieć prawo jazdy, musimy spełnić szereg wymogów i egzaminów, tak samo kucharz okrętowy musi spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim musi mieć ukończone elementarne podstawy pierwszej pomocy, musi mieć ukończone techniki ratownicze, to jest taki drugi egzamin, który jest istotny. Ważne jest, żeby taki kucharz miał ukończone kursy ochrony przeciwpożarowej, bo to też jest bardzo ważne. Na statkach różne sytuacje się mogą dziać. No i czwartym egzaminem to jest tak zwany egzamin dotyczący bezpieczeństwa własnego i wspólnego. I po zdaniu tych czterech egzaminów dopiero można się ubiegać o bycie kucharzem okrętowym. A jak nim zostać? Jeżeli jesteś kucharzem, przede wszystkim pierwsza zasada jest taka, że to nie jest tak, że składasz CV i na dzień dobry stajesz się głównym kucharzem okrętowym, ale przez pierwsze 3 miesiące musisz być pomocnikiem takiego kucharza i spełniać wymogi na zasadzie, jeżeli masz ukończoną szkołę zawodową albo szkołę średnią, o czym opowiadałam w filmie Jak zostać kucharzem. Jeżeli masz ukończoną szkołę zawodową albo szkołę średnią, to i odbyty 12-miesięczny staż na statku, dopiero wtedy po zdaniu tych wszystkich czterech egzaminów, o których wcześniej mówiłam, możesz się ubiegać o bycie kucharzem. Zdarza się również tak, że armatorzy na przykład mają braki kadrowe i wymagają oni od tego, żeby kucharz również miał uprawnienia wachtowego, albo starszego wachtowego, albo motorowego, czyli takie uprawnienia, które pozwalają na po prostu takie codzienne czynności, które są związane z porządkami na statku, czyli z konserwacją maszyn, ze sprzątaniem albo w całości jakby pomaganiem załodze w czynnościach pływających całego okrętu. Może się również zdarzyć tak, że na statkach nie ma stewarda, czyli takiej osoby, która na przykład podaje zastawę, układa naczynia, układa zastawę stołową, ale również takiej osoby, która sprząta te pomieszczenia. I w momencie, jeżeli na statkach, a często się tak zdarza, nie ma stewardów, no to kucharz również musi spełniać obowiązki takiego stewarda, czyli jest odpowiedzialny za rozkładanie naczyń, ale również ich zbieranie. Jak widzisz, w zależności od tego, czy jesteś kucharzem, nie tylko tutaj będzie gotowanie, ale cały szereg i cały wachlarz innych czynności, które są potrzebne do tego, żeby ten statek, ta maszyna pływająca w całości mogła w pełni funkcjonować i dopłynąć do celu. Natomiast najfajniejsze zostawiłam na koniec. Jeżeli już sprostałeś obowiązkom egzaminu na kucharza okrętowego, jeżeli sprostałeś temu stażowi, o którym powiedziałam, no to jak najbardziej zachęcam Cię i zapraszam na pokład, bo miesięczne zarobki takiego kucharza okrętowego wynoszą od 10 do 15 tysięcy złotych. Więc jak widzisz, jeżeli lubisz podróżować, praca Ci nie straszna, zachęcam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek Cię zainteresował. Zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego konta i do oglądania kolejnych odcinków związanych z zawodem kucharza.